Witajcie moi kochani, dzisiaj bardzo nietypowy odcinek. Wprawdzie jesteśmy w gminie Choczewo i za chwilę zaczną się zawody surfcastingowe organizowane przez klub Pomuchal Lęborg. Natomiast dzisiejszy odcinek będzie o historii surfcastingu i historii wędkarstwa morskiego w Polsce. Ja z prezesami różnych stowarzyszeń, klubów wędkarskich za chwilę spotkam się w tej tutaj uroczej świetlicy, gdzie porozmawiamy sobie o tym, jak to było, jak to się, skąd to się wzięło, kiedy ktoś wpadł na ten pomysł, żeby może to parę osób, te 3-4 osoby zrzeszyć i żeby rozpocząć promocję wędkarstwa morskiego w Polsce. Ja ze swojej skromnej strony powiem tyle, że no mniej więcej jakieś 13 może lat temu rozpocząłem swoją pracę nad tym też. Swoje 3 grosze, swój kamyczek do ogródka też rzuciłem, chodząc za wędkarzami po plaży, pytając ich o różne sposoby na te dobranie się do tych flounder naszych. Możecie sobie to zobaczyć, te nieporadne moje początki, jak najbardziej. Potem było pływanie na kutrach, były cykle poradnikowe, aż w 2015 roku, zobaczcie, od klubu Pomuchal Lęborg na ich walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym zostałem na to zebranie zaproszony i dostałem coś takiego. Dostałem takie podziękowanie dla TV Władek za właśnie wkład w rozwój surfcastingu i rozwój wędkarstwa morskiego w Polsce. Dostałem to razem, zobaczcie, z takim pięknym medalem. Oczywiście to było bardzo ładne pudełko, tylko mam 3 dzieci, no i tyle mi zostało. Cieszę się, że to mi nawet zostało. To mi dało taki impuls. No i postanowiłem w 2016 roku założyć klub. Stąd też początki klubu Władek Team. Już było o tym sporo na naszym kanale. Można powiedzieć moje dziecko, moje, ale też kilku innych zawodników. No i tak powstał Władek Team, o czym też będziemy mówić parę słów. Myślę, że zapowiada się fajny odcinek. Zapraszam serdecznie. Drogie koleżanki i koledzy, spotykamy się dzisiaj w miejscowości Kopalino, niedaleko plaży Lubiatowskiej, gdzie jak co roku, praktycznie od paru lat, organizujemy otwarcie sezonu surfcastingowego. Zaprosiłem dzisiaj na takie krótkie spotkanie ludzi związanych z tym sportem, z tymi zawodami. Bym poprosił o zabranie głosu pierwszego prezesa naszego klubu. Witam koleżanki i kolegów związanych z wędkarstwem, bo to tak można powiedzieć. Bo to jest taka dyscyplina, że to tak, no niby sport, a bardziej chyba rekreacja. Myśmy kiedyś, jeszcze kiedyś, dawno, dawno temu, jak to można tak powiedzieć, tam dokładnych lat to nie będę tutaj strzelał, bo mogę się pomylić o rok czy dwa, ale to jeszcze no, w zeszłym wieku, jak to, najkrócej mówiąc. Mieliśmy taką paczkę, że na bazie wędkarzy żeśmy robili takie pierwsze wyjazdy w morze na kutrach, ale te kutry to nie były takie łódki jak dzisiaj, że tam są wyposażone z jedzeniem, ze wszystkim tym, tylko to były zwykłe rybackie kutry, którymi tam rybacy wyruszali na swoje łowy. No i z nimi żeśmy zaczynali to wędkarstwo morskie, typu tam no, łowienie generalnie dorszy, bo to było ustawione wszystko pod dorsze. To było tak, że tam Tuleszek na pewno też pamięta, to były tam wózki, jakieś rurki, bo jeszcze na naszym rynku nie było czegoś takiego jak pilkery, czy tam jakieś przywieszki, jakieś innego typu przynęty. Były proste wędki, jakieś tam proste kołowrotki, jeszcze jakieś ruskie katuszki, czy jakiś inny tam sprzęt, który w ogóle dzisiaj to jakby ktoś wyszedł z takim sprzętem, to by go wyśmiali, bo to było całkowicie inne czasy. No ale na bazie tego to było sporo ludzi i to trwało tam ładnych kupę lat. I później, gdy już tak nam się troszeczkę znudziły to wędkowanie w tym morzu z tych kutrów, no to zaczęliśmy się interesować tą plażą, bo to tak od jednego do drugiego, przecież my nie byliśmy pierwszymi, ani ostatnimi, którzy tam próbowali tego. To było wędkarzy takich, to na całym naszym wybrzeżu było więcej, bo to takie jeszcze wtedy nie było modne w tym sensie, że to były tam jakieś tam wiadomości z internetu czy tam z czegoś, ale każdy musiał to wydeptać na własnych nóżkach, jakieś miejsca, jakieś dowiedzieć się, czy jakieś, o jakieś rybki, o jakieś inne historie i zaczęliśmy wtedy wędkować właśnie z plaży. Pamiętam pierwszą wędkę,
to na dzisiaj to bym jej do ręki nie wziął, bo to był sert chyba tam 4,20, to była taka pała jak kurczę trzonek od łopaty. To zresztą tu na pewno tu kolega to wie jak to wyglądało, to były takie ciężkie wędy, że to ciężko było z tego cokolwiek tam wyrzucić. No i łowiło się generalnie na gruntówki czy jakieś karpiówki. No i to też właśnie te wszystkie miejsca, no to tak żeśmy metodą takiej wydeptania w tym piasku, kurczę, tych miejsc, to żeśmy trafiali tam na piękne leszcze, bo były leszcze, były i węgorz, były i dorsze wieczorem, ale to w późniejszym trochę czasie, jak żeśmy już trochę tam złapali takiego bakcyla odnośnie tych leszczy, płoci czy okoni, to później, kurczę, przyszedł czas na te dorszyki takie nocne, wieczorne. Była grupa ludzi, powiedzmy, w Lęborku i okolicach, którzy pływali na te wspólne wyprawy i z tego też powstał pomysł jakby zjednoczenia się, stworzenia jakiegoś klubu. I przy kole PZW Lęborg Miasto, wówczas gdzie prezesem był Mariusz Szczepaniak, świętej pamięci notabene, powstała grupa, która zainicjowała właśnie powstanie klubu i właśnie w ten sposób w roku 2000 powstał klub, Lęborski Klub Wędkarstwa Morskiego Pomuchel, bo taka była pierwsza nazwa oficjalna. Został on zarejestrowany przy Zarządzie Okręgu w Słupsku. Lata świetności pierwsze właśnie były bardzo duże, bo wstępowali do klubu ludzie nie tylko z Lęborka i okolic, ale także ludzie nawet z Dąborowy Górniczej, z Częstochowy, z Bydgoszczy, no praktycznie z całej Polski. I był taki moment, że grubo ponad 100 osób było w klubie, ale mówię, to było czasy, gdy pływaliśmy głównie na kutrze w połowie dorsza. Po pewnym czasie, po paru latach już, klub zmienił swoją nazwę na Sportowy Klub Wędkarstwa Morskiego Pomuchel Lęborg, bo taka jest do dzisiaj aktualna nazwa klubu, i został jakby zgłoszony do Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie. Przeszła inicjatywa na stworzenie łowienia z plaży, czyli surfcastingowego, tak jak Jurek wspomniał. Jeździło nas z Lęborka dosłownie tylko 3 osoby, Jurek, ja i Eugeniusz Herek. I potem z biegiem czasu coraz więcej ludzi jakby do nas się dołączało, bo widzieli jakie są efekty, że to jest jakby nowa dziedzina wędkarstwa. Coraz więcej ludzi się do nas właśnie przyłączało, do klubu przychodziło i między innymi potem zorganizowaliśmy jakby takie pierwsze zawody z plaży w surfcastingu, które były jeszcze pod patronatem chyba Wędkarza Polskiego, nie? Gazety. Nie? Dębicki był głównym redaktorem i to właśnie były pierwsze zawody takie duże zorganizowane przez klub Pomuchel Lęborg, one odbywały się na Czołpinie. Chyba w roku, jeśli się nie mylę, 2009 bodajże, Pomuchel klub był organizatorem pierwszych oficjalnych mistrzostw Polski w surfcastingu, które odbywały się w Karwi. Na plaży w Karwi, a miejscem pobytu był ośrodek WIS w Jastrzębiej Górze. I to były pierwsze oficjalne mistrzostwa Polski w surfcastingu PZW, gdzie pierwszym mistrzem Polski został Wiesiu Dewicki, tak, z Bydgoszczy. On został pierwszym oficjalnym mistrzem Polskim. Kluby zaczęły się rozwijać, jakby powstawały coraz to nowsze. I w związku z tym była taka inicjatywa z wszystkich przedstawicieli wszystkich klubów na stworzenie klubowej ligi surfcastingu, czyli w skrócie KLS-u. Było to bardzo dobre posunięcie, bardzo fajne zawody. Był to cykl zawodów, powiedzmy 5 zawodów w ciągu całego roku, gdzie brało się wyniki z 4 najlepszych zawodów, czyli jakiś tam zawodnik mógł opuścić jedne zawody z jakichś różnych tam przyczyn. I to trwało, ten cały KLS trwał bodajże chyba, nie wiem, z 5 lat, jak dobrze pamiętam. I to naprawdę wyłaniało wtedy najlepszych zawodników, bo nie było tam jakby przypadku jednych zawodów, gdzie komuś, powiedzmy, dobrze poszło, dobrze polosował, tylko tam, żeby już być na tym szczycie, to trzeba byłoby się wykazać naprawdę dużymi umiejętnościami i wiedzą jakby surfcastingową. Jurek Bajer, trener kadry Polskiego Związku Wędkarskiego. Kładę na to nacisk z tego tytułu, że w surfcastingu jest wiele grup, które niekoniecznie są związane z Polskim Związkiem Wędkarskim, bardzo fajnie, bo tu mamy na przykład przedstawiciela Władek Team, który nie jest w strukturach PZW, akurat Pomuchel jest w strukturach, ale też obok mamy Roberta Wajmana, który piękną imprezę robi międzynarodową i też nie jest w strukturach PZW, co absolutnie nie ma. Natomiast my jesteśmy w strukturach PZW, w surfcastingu, dlatego, że organizacja Polski Związek Wędkarski jest to jedyną w Polsce organizacją, która jest zrzeszona w Federacji FIPS,
w naszym wypadku, lub w CIPS, gdzie spławikowcy i inne dyscypliny łowią. My jesteśmy zrzeszeni w Federacji FIPS i Polski Związek Wędkarski jest zrzeszony, opłaca składki. To jest jedyny warunek, żeby startować w zawodach rangi Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata. Musimy należeć do tej organizacji, więc zrzeszamy się tutaj przy PZW, dlatego właśnie, że mamy szansę startować w zawodach rangi międzynarodowej. My startujemy aktualnie teraz pojedziemy już piąty raz na Mistrzostwa Świata. Byliśmy w Irlandii, w Walii, we Francji. W ubiegłym roku startowaliśmy w Afryce, w Tunezji, a w tym roku jedziemy do Włoch, dokładnie na Sycylię. PZW też zasila nas funduszem i czerpiemy z PZW, to żeby każdy wiedział, startujący w Grand Prix Polski, że PZW daje nam pewne kwoty. Teraz aktualnie w tym roku uzyskaliśmy około 35 tysięcy. To będzie nasz budżet wyjazdowy, więc sami widzicie, że to jest pokaźna kwota. Nie sądzę, żeby jakieś inne federacje mogły wysupłać aż takie pieniążki i my sobie za te pieniądze spokojnie będziemy mogli tam jechać i reprezentować Polskę. Chciałbym wam pokazać na przykład wabiki, które mam nadzieję, że będą się sprawdzały we Włoszech. Mieliśmy doświadczenie z Tunezji. Łowimy na Morzu Śródziemnym. Tam są zupełnie inne pływy, inne historie. Tam się łowi mega delikatnie. I to mniej więcej kolega nam z Koszalina stworzył taki wzór wabików. Zobaczcie, to wszystko musi być bardzo małe. Tam w Tunezji, jak łowiliśmy, to opieraliśmy się głównie na kuleczkach, mikro, wszystko mega mikre, mega delikatne. Robert, największe haczyki, jak stosowaliśmy w Tunezji, to było 12, także możecie się sobie wyobrazić, jak tam się łowi. I to są takie wabiki, które sobie zaczynamy wymyśleć na start we Włoszech. Leszek Sobota tworzy bardzo fajne zestawy na Morze Bałtyckie. I zobaczcie teraz, jaka jest skala. Proszę bardzo, porównajcie sobie. To są akurat belonowe, no ale mimo wszystko tam też łowiliśmy belony, bo tam też łowiliśmy belony, no ale to wszystko dalej mikro, po prostu inne wody. Na oceanach łowi się jeszcze inaczej, no to cała szkoła, zapraszamy, kto się chce bardziej zapoznać, to najlepiej to starty w jakichś zawodach, czy niekoniecznie musi być zorganizowane w Polskim Związku Wędkarskim. Może to przecież znakomicie jest Polska Szkoła Surf Castingu jeszcze, o której też musimy wspomnieć. Na dzień dzisiejszy organizujemy dwa Grand Prix i Mistrzostwo Polski. Na ten rok będą nominacje wręczane na pierwszym Grand Prix Polski. I pierwsza dziesiątka dostaje takie nominacje i z tej pierwszej dziesiątki wyłaniamy grupę, która pojedzie na Mistrzostwa Świata. Pierwszy raz przyjechałem do Polski na zawody Mistrzostwa Polski Surf Castingu. Był to rok chyba 2010, które się odbywały na plażach w Darłowskich w środku lata. I na tych zawodach zostały łowione ryby słodkie, czyli płoć, leszcz. W tym akurat roku, co ja byłem, to były złowione dwie ryby dokładnie na całe zawody. I przez to stwierdziłem, że tak być nie może, bo to nie surf casting. Surf casting to jest połów ryb morskich, a nie słodkowodnych. I dlatego zacząłem organizować zawody nie w środku lata, tylko w maju. Nie w Darłowie, tylko w Władysławowie. I główną rybą połowu była flądra, a nie leszcz. W pierwszym roku moich zawodów było obecnych około osób 37, z tego co dobrze pamiętam. Robiliśmy na plaży w Helu, na których zostało ale bardzo dużo ryby złowionej. Mieliśmy też już w pierwszym roku gości z zagranicy, czyli z Niemiec. I te zawody wygrał Jan Bubien, który naprawdę ładnie połowił. Z biegiem czasu przybywało nam ilość zawodników, ilość złowionych ryb oczywiście też, ale też ilość narodowości. W trakcie rozwoju moich zawodów miałem maksymalnie 13 różnych narodowości, nie tylko z Europy, ale też i spoza Europy. Organizujemy też te zawody pod kątem takim bardziej przyjacielskim, gdzie właśnie zawodnicy z różnych krajów mogą się wymienić swoimi doświadczeniami, bo zupełnie inny sposób połowu jest na przykład na Morzu Śródziemnym, a zupełnie inny sposób połowu jest na przykład w Polsce, tak? I nasze zawody są takie właśnie pod kątem przyjaźni i wymiany doświadczenia.
kolejna grupa, taka jest stowarzyszenie surfcastingowe. Nazywa się Surfcasting Pomorze Zachodnie z Krzyśkiem Jaworskim na czele. Jest to bardzo fajna też grupa niezrzeszonych wędkarzy na wybrzeżu zachodniopomorskim, którzy też bardzo dużo wprowadzają i rozszerzają właśnie w rozwoju surfcastingu. W sumie powstanie klubu Władek Team to był jakiś tam kolejny etap, uważam, w rozwoju polskiego surfcastingu. Jak tutaj już wcześniej koledzy powiedzieli, że ten surfcasting powstał w zasadzie tak na, teoretycznie na początku naszego tutaj XXI wieku. Oczywiście on wcześniej był, dużo wcześniej, tylko nawet być może nie wiedzieliśmy, że to się nazywa surfcasting, a cały czas łowiliśmy z brzegu, a szczególnie koledzy tutaj starsi ode mnie, którzy zapoczątkowali te takie wędkowanie z plaży. No ja jako członek Polskiego Związku Wędkarskiego i członek zarządu jeszcze koła w Pucku, już pierwsze zawody surfcastingowe były organizowane przez nas w roku 2001, tak, w 2001 pod patronatem burmistrza miasta Władysławowa. W roku 2005 myślę, że po raz pierwszy powstała taka impreza ogólnokrajowa pod nazwą Pucharu Polski pod egidą Wędkarza Polskiego. Tą imprezę organizowało koło PZW Puck oraz klub Pomuchele Lęborg i jeszcze były zawody Darłowska Plaża, to nazwisko? Jerzy Pleta, tak. To była pierwsza taka impreza ogólnopolska, taki tryptyk surfcastingowy. Następnie uważam, że według mnie polski surfcasting wyszedł z mroków dziejów przy powstaniu Klubowej Ligi Surfcastingu. To jest faktycznie, myślę, data bardzo ważna i organizacja tej Klubowej Ligi Surfcastingu jest to początek świadomego surfcastingu. To jest bez dwóch zdań, trzeba przyznać. Także uważam, że i pierwsze zawody organizowane przez Roberta, czyli Graunwehr, pamiętam jak to chyba na drugiej czy trzeciej edycji akurat dopiero miałem zaszczyt uczestniczyć w tych zawodach. Jeszcze kolega z Poznania, Piotr Pieszyk, do mnie dzwoni, a ty Jacek mówi, co we Władku masz takie zawody, a ciebie jakoś nie widać. Nie wiem jak to się stało i to był dla mnie osobiście taki strzał i jakby przeskok technologiczny w sprzęcie wędkarskim, tym co ja dysponowałem, a to co zobaczyłem, co inni wędkarze mają, no to był kosmos technologiczny, pamiętam na pierwszych zawodach, no to był chyba, jeśli się mylę, 2012 lub 13 byłem, to już tam byli koledzy z Niemiec, pamiętam jak dziś złowiłem 17 flonder, idę happy, prawda, no 17 flonder jest wynik, nie, patrzy się na kolegów z Niemiec 30-40 sztuk, nie. I w sumie większość nas, tutaj polskich surfcastingowców, nie za bardzo wyskoczyła. Ale zaczęliśmy się uczyć. Firma Graunwehr sprowadzała lepszy sprzęt, obserwowaliśmy coraz lepiej. Myślę, że z każdym rokiem nam, naszym tutaj zawodnikom, szło coraz lepiej. No oczywiście w pewnym okresie czasu w końcu Polski Związek Wędkarski dojrzał, że jest taka grupa ludzi jak surfcastingowcy i coraz więcej, zorganizowali Mistrzostwa Polski, Grand Prix Polski, coraz bardziej to się rozwija. Powstaliśmy w roku, w zasadzie 2016, po czterech latach takiej nieformalnej grupy, w roku 2020 zalegalizowaliśmy swoją działalność pod nazwą Sportowy Klub Wędkarstwa Polskiego Władek Team. Nasi członkowie, jak i my na pewno, zaliczamy się do szerokiej rodziny polskiego surfcastingu. Razem staramy się współpracować, organizować zawody. Perspektywy mamy, jak i każdy tutaj klub, jakieś przyszłościowe. Tunezja, Maroko, Włochy. Tam już się pokazujemy i myślę, że z każdym rokiem nabieramy doświadczenia, obycia. I myślę, że te wyniki sportowe będą coraz lepsze. Mamy około 100 członków. W tej chwili organizujemy tryptyk, tak jak Jacek już powiedział, trzech zawodów pod nazwą
otwarty międzynarodowy Puchar Bałtyku. Może powiem coś o Mistrzostwach Polski. Również organizuję imprezę międzynarodową, otwarte międzynarodowe Mistrzostwa Polski. Czwarta edycja. Zawodników około 80, tak jak powiedział. Mamy nadzieję, że przyjadą też zawodnicy z zagranicy. No cóż, rozwijamy się, idziemy do przodu. Klub nie tylko się zajmuje surfcastingiem, zajmujemy się też sekcją, mamy sekcję spinningową dosyć dużą. Też organizujemy bardzo dużo zawodów spinningowych. Jesteśmy właśnie po jednych, też było 80 osób uczestniczyło. Chcielibyśmy rozwijać dalej klub, oczywiście razem w współpracy z innymi klubami, z Polskim Związkiem Wędkarskim, bo to myślę, że to nic nie koliduje. Bazujemy na zupełnie innej grupie ludzi. My zrzeszamy bardziej właśnie ludzi, którzy są poza strukturami PZW, więcej tych osób do nas przyjeżdża. No myślę, że co tu więcej mówić. No, byleby tak dalej, następne lata na pewno pokażą, co będzie z naszym polskim surfcastingiem. Chcemy, żeby on się rozwijał, chcemy wychodzić na świat, żeby też nas zauważali gdzieś za granicą, nie tylko w Polsce. No i tyle. To kilka osób, które przed chwilą się wypowiadało, to naprawdę jest kilka osób, bo osób, które wrzuciły swój kamyczek do ogródka zwanym wędkarstwo morskie w Polsce, jest znacznie więcej. Kochani, długi odcinek, ale myślę, że merytoryczny, myślę, że ciekawy. Ja ze swojej strony powiem tylko jedno, taką strzywkę na koniec, która spina to wszystko. My wszyscy, ja, koledzy i masa jeszcze innych osób, spotykamy się na plaży, wspólnie łowimy i czerpiemy z tego bardzo dużo radości. I niech tak pozostanie. To, że ten świat surfcastingowy, świat wędkarstwa morskiego jest bardzo bogaty, jest bardzo dużo klubów, bardzo dużo organizacji, to działa tylko i wyłącznie na plus. Każdy może być w takiej organizacji, która jemu najbardziej pasuje. Jeden chce być w PZW, ma prawo być w PZW i jest w PZW. Ktoś nie chce być w PZW, nie jest w PZW. Są kluby takie. PZW ma swój cykl Grand Prix i Mistrzostw Polski. Władek Team ma swoje Mistrzostwa Polski, gdzie każdy może przyjść, i ten z PZW, i ten nie z PZW, i gdzie wybierają najlepszego wędkarza, po prostu, który tylko potrafi łowić. No, ja tam nigdy nie zdobyłem wysokiej noty, ale mam nadzieję, że słuchajcie, czajcie, o co chodzi. Słuchajcie, my się spotykamy, żeby się cieszyć, żeby się bawić, a nie żeby sobie wzajemnie gdzieś tam dogryzać, więc tego się trzymajmy i z tym was zostawiam. Do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!